Dzień dobry, Grzegorzu. Dzień dobry, witam. Jubileusz, 40-lecie, trasa Mega Tour. No, tak nazwaliśmy, tak Mega Tour, żeby było potężnie, bo rzeczywiście będzie 20 koncertów w największych obiektach w Polsce halowych. Trasa będzie rozciągnięta od 12 lutego, zaczynamy właściwie tam do końca wakacji, a nawet niektóre koncerty będą też na jesieni. Koncert specjalny, gdzie tam, że tak powiem, przejedziemy się przez historię lekko i zespołu Kombi, i zespołu Skywalker, zespołu ONA i teraz z tego Kombi przez 2i. Także będą goście zaproszeni, bo no jest to trasa w zasadzie w pewnym sensie no, podsumowująca, chociaż nie lubię takich sformułowań, że albo działań, że podsumowujemy, bo znaczy, jak już tam podsumujemy, to już znaczy, że to jest koniec jakiegoś etapu. Mm-hmm. No, miejmy nadzieję, że jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale ponieważ rocznica jest okrągła w pewnym sensie naszej pracy zawodowej z kolegą Waldkiem Tkaczykiem, z którym poznaliśmy się w Ogólniaku i gramy do dzisiaj we wszystkich tych zespołach, które wymieniłem, graliśmy gdzieś tam razem. No i pewnie już tak dobrniemy do końca, no bo jest bliski. Grzegorzu, ale ja wiem, że będą różne niespodzianki. Po pierwsze goście, tak? To już wspomniałeś. Kto będzie? No zaprosiliśmy przede wszystkim młodych ludzi, bo chcieliśmy, żeby pokazać jakby, że ta nasza muzyka ma ciągle jakiś potencjał w ogóle i mimo upływu czasu aż tak bardzo się nie zestarzała, albo w ogóle się nie zestarzała. Myślę, że wersje pewnych utworów, jak znalazłam na przykład w wykonaniu Rudej Sylwii czy Koła Czasu, Ewy Farny, nie wiem, czy już nie zdradzam za dużo powiedziałem, ale to, że myślę, Farna będzie, że to wyczytałem, chyba też Margaret. Margaret będzie, ale to już nie będę mówił, okay. Co kto będzie śpiewał, grał, bo tych niespodzianek będzie jeszcze więcej. Przede wszystkim będzie ten pierwszy koncert inauguracyjny, którym zadebiutujemy jakby całą trasę. On będzie no tyle ważny, że pójdzie w telewizji, będzie można zobaczyć większość tego, co zespół w ogóle podczas tej trasy pokaże, ale nie wszystko. Symfonicznie też? Symfoniczny będzie też, cały duży fragment będzie symfonicznie. Będzie fragment poświęcony ONA, Skywalkerowi, no i oczywiście Kombi przede wszystkim. Tak. No dobrze, a co będzie w tym fragmencie poświęcony ONA? Będą niespodzianki. Będą niespodzianki. Gdybym powiedział, jaka to będzie niespodzianka, to byłaby już spodzianka. Nie chcę, żeby były spodzianki, chcę, żeby były niespodzianki. Ale będzie to spodzianka, niespodzianka... Niespodzianka, spodzianka. Dobra. Dobra, tak. To jak już będzie ta niespodzianka, jesteśmy na tym etapie, to ja muszę coś pokazać. Wy zaraz zobaczycie to na ekranie. Grzegorzu, zdjęcie sprzed 18 lat? No właśnie. Ciebie bym poznał, siebie bym nie poznał. A kim są ci ludzie tam? Tak, między innymi, tak, całe ona. Radom, sklep muzyczny, podpisywanie płyty. Zobacz, trzymam w ręce plakat wasz. A jak już jesteśmy na tych sferach, czy kiedykolwiek myśleliście, żeby wrócić do ONA, ale z inną wokalistką? Nie, nie myśleliśmy o tym. Myślę, że... Zespół ONA to jednak był przede wszystkim wokal Agnieszki Chylińskiej, niepowtarzalna zupełnie w ogóle osobowość, niesamowity power i tak dalej. I to można wrócić może w formule jakiejś wspominkowej, ale jakaś reaktywacja zespołu mogłaby się odbyć tam niemalże bez kogokolwiek, ale na pewno nie bez Agnieszki. Jubileusz, no i może czas na przemyślenia. Co spotkało Cię najpiękniejszego w życiu zawodowym przez te 40 lat? Najpiękniejsze, co mnie spotkało, co mogę powiedzieć, to to, że do dzisiaj ciągle gramy dla pełnych sal ludzi i mamy takich ludzi, do których te nasze dźwięki trafiają i są dla nich ważne w ogóle, w jakiś sposób. Nie? Wiemy, że się tam dzieci poczęły przy naszej muzyce, że małżeństwa powstały. Wielokrotnie się zdarzało, że były oświadczyny podczas naszych koncertów. Jakieś takie rzeczy,
Nawet nasza menadżerka miała takie oświadczyny podczas naszego koncertu. Najważniejsze jest to, że jako muzyk w ogóle gdzieś tam przez te wszystkie lata przekazywaliśmy, czy przekazywałem jakąś energię w ogóle ludziom i ona do mnie zazwyczaj wracała w ogóle w takiej fajnej formie. I wtedy w ogóle widzisz sens w ogóle tego działania w ogóle, bycia muzykiem, bo cóż jest w sensie bycia muzykiem? To bycie muzykiem to nie jest droga do osiągnięcia, nie wiem, statusu materialnego, chociaż oczywiście może być, bo ja osiągnąłem taki status, pracując w ogóle jako muzyk, tak? Ale przede wszystkim to jest proces dynamiczny, który się nigdy nie kończy. To jest kolejna płyta, kolejny koncert, kolejne granie i to jest sens w ogóle, ten ruch cały czas w ogóle, który się dzieje w ogóle i nie ma żadnej wyjątkowej nagrody za to. Nagrodą są właśnie te emocje, które wracają do ciebie gdzieś tam od fanów, od ludzi w ogóle. No, i to jest w ogóle cały sens w graniu w ogóle. Granie samo w sobie jest sensem, nie? A jaki jest sens życia? Super jest, jak się gdzieś tam pozostawi jakiś ślad po sobie, choćby mały. Jakiś tam swój stempelek, jakąś taką pieczątkę gdzieś tam, że tu byłem na chwilę, nie? Zresztą to jest w ogóle fantastyczne w byciu muzykiem, nie? Że jeżeli na przykład uda ci się nagrać fajny numer, przebój, to niewiele osób ma w ogóle świadomość tego, że masz tych ludzi w ogóle w swojej władzy w ogóle. Jest to potężna w ogóle władza nad umysłami innych, co też jest w ogóle gdzieś tam bardzo intrygujące. Jeśli ten oczywiście się podoba, no. Jeśli się nie podoba, jest jakiś tam mega hejt, no to tej władzy nie masz. A powiedziałeś, że osiągnąłeś pewien poziom materialny, tak, bo zapracowałeś sobie na to, ale bardziej chodzi o to, czy ludzie uważają często, że pieniądze dają szczęście. Absolutnie się z tym nie zgadzam. No właśnie. Absolutnie się z tym nie zgadzam od Ale razu. Ale czy od nie? dawna tak, od zawsze tak miałeś, czy przyszedł jakiś moment, że nagle się wybudziłeś i stwierdziłeś, już wiesz, że pieniądze nie dają szczęścia? Nie no, wiesz, nie może się o tym przekonać człowiek, który jakiś tam, ja zresztą nie twierdzę, że ja jestem w ogóle jakiś bogaty, bo absolutnie tak nie jest w ogóle, nie? W takim sensie, że ten bogaty to są, bogaci to są ci ludzie, którzy tam mają, wiesz, pierwsze miejsca w Polsce i miliardy zarabiają. Nie przekonasz się o tym, jak troszeczkę tych pieniędzy nie zarobisz, nie? Że kupisz sobie, nie wiem, tam na przykład ulubiony samochód, nie? Czy jakieś fajne mieszkanie, czy jakieś szmaty fajne, czy cokolwiek, whatever, czego tam pożądasz. Czy jak na przykład w moim wypadku kilkadziesiąt gitar, prawda? Które zawsze tam chciałem mieć i tak dalej. Ale jak już sobie to pomiałem, już poposiadałem sobie troszeczkę te rzeczy, to się okazało, że to właściwie jest kompletnie bez znaczenia, że to jest, wiesz, ułuda i generalnie pustka, bo jak w życiu, wiesz, nie ma miłości, nie ma emocji, nie ma ważnych rzeczy, bo to są ważne rzeczy, nie? To żadne pieniądze nie pomogą. Jest wielu ludzi, którzy są bardzo bogaci, w ogóle przebogaci, a są maksymalnie w ogóle nieszczęśliwi i źle im się żyje w ogóle. Także powiedzmy, że troszeczkę gdzieś tam, chociaż nie lubię tego słowa, bogactwo, no powiedzmy jakieś tam, no jakiegoś poziomu tam liznąłem trochę, nie? Ale się z tego wyleczyłem bardzo szybko i wiem, że to nie są w ogóle najważniejsze rzeczy w życiu w ogóle. Absolutnie, nie? A propos gitary, to wiem, że chcesz, aby towarzyszyła ci do samego końca. Chcę, tak. Chcę, żeby mi towarzyszyła do samego końca. Mam nadzieję, że się tak da. Chciałbym się skremować z gitarą, jakby się tak dało, nie? Żeby zmieliło psa z budą. że tak powiem, no bo tak sobie pomyślałem, nie? To jest takie w sumie symboliczne, bo przecież wiadomo, że chociażbym się skremował z czymkolwiek, z kimkolwiek, wiadomo, że niczego ze sobą na drugą stronę nie zabierzemy, nie? Tak jak nago przychodzimy, nago odejdziemy, nawet z gitarą, to też nago. Które momenty w życiu były dla ciebie najtrudniejsze? Jest ich ciągle dużo, trudnych momentów. W ogóle jest wiele momentów trudnych rozstań i prywatnych i biznesowych też jakichś tam z ludźmi, z którymi, o których dzisiaj nawet mówiliśmy, graliśmy wiele lat, nie wiem, na przykład w zespołach
rozstania z przyjaciółmi, którzy gdzieś tam poodchodzili, mówiąc krótko, umarli na przykład albo coś. No, to są w ogóle momenty, które strasznie gdzieś tam pozostają w duszy, w głowie, w sercu. I no, z drugiej strony im się jest starszym, tym coraz tutaj bardziej jakby teren wokół nas się w ogóle wyludnia. Ostatni czas też jest jakiś taki w ogóle strasznie niefajny, bo wielu znakomitych muzyków znowu jakaś fala jest, w ogóle pomór, wielkie gwiazdy rocka i tak dalej poodchodziły. Wydawałoby się, że to są tacy bohaterowie w ogóle z żelaza stali, że oni nigdy w ogóle nie znikną, nie? A wszyscy jesteśmy po prostu bardzo kruchą substancją, że tak powiem. A które z tych momentów tak naprawdę zostawiają największy ślad w tobie? Odpowiem przewrotnie, mogę? No. Te momenty, które zostawiają we mnie jakieś ślady, staram się gdzieś tam uwidaczniać i przelewać na to, co maluję, co gdzieś tam gram. Chcę, żeby coś zostało. Choćby w formie niedosłownej absolutnie, nie? Tylko dla mnie to jest ważne, że gdzieś tam wieszam na tej choince te takie, wiesz, bombki wspomnień, nie? Czyli tak analizując na szybko teksty, obrazy widziałem tylko jeden, no to przemijanie, związki, relacje, samotność? Ja myślę, że odpowiem też znowu może wymijająco. I ostatni raz ten temat chodzę. Nie, ale nie, powiem, znaczy wymijająco, nie chcę wymijać, nie? Tylko po prostu myślę, że gdzieś tam do pewnego stopnia wszyscy jesteśmy samotni. Są te pewne momenty, z którymi choćbyśmy, nie wiem, jak bardzo kochali i byli kochani, nie jesteśmy się w stanie połączyć w ogóle. Są te momenty w życiu i w śmierci, gdzie zostajemy gdzieś tam sami w ogóle. No i to jest, myślę, wiesz, jakaś nieodzowna część naszego życia w ogóle, która po prostu jest i nie wiem, jak się z tym pogodzić, nie? Natomiast myślę, że no, trzeba próbować, nie? Trzeba próbować, nie? Ale dogadać. Ale artystom jest o tyle trudniej, zwłaszcza tym występującym, mającym rzesze fanów, koncert, tłumy, tak. Kilkanaście tysięcy na koncercie, zdjęcia, autografy, owacje, wracasz do domu i żeby nie wiem co, no to jednak ta samotność dociera chyba do skwieru. To w ogóle jest taki moment, o którym sobie publiczność, w ogóle ludzie, nie, czasem w ogóle nie zdają sprawy z tego, że po prostu to się dzieje za każdym razem. Po każdym koncercie, nie wiem, jak wracasz na przykład, żeby to do domu. Do domu to jest w ogóle super, nie? Ale do pokoju hotelowego. Wraca się do pokoju hotelowego i po prostu z tej wrzawy, z tego klepania, dotykania, wrzasków, autografów, w ogóle uścisków, z tych rzucających się, wiesz, dziewczyn, wiesz, i tak dalej. Z tego wszystkiego po prostu wchodzisz i w pewnym momencie, wiesz, no, stajesz się po prostu, sam zostajesz jak patyk ze sobą, nie? I robisz jakieś tam rytualne czynności, nie wiem, tam bierzesz prysznic, przebierasz się, włączasz telewizor, no, jak to pięknie napisano w utworze Autobiografia zespołu Perfect, tam zamykam drzwi, czy otwieram drzwi, nie mówię nic do czterech ścian. No, jest coś takiego, że właśnie są te momenty, gdzie zostajemy zupełnie sami ze sobą, ale to też jest moment, który jest w ogóle bardzo potrzebny, bo jeśli się kontynuuje imprezę dalej, a też miałem takich lat parę w życiu, gdzie bardzo fajnie się bawiłem, ostro, nie? Nic nie było mi obce, żadne używki i tak dalej. Mogę to dzisiaj szczerze powiedzieć, bo tam od paru lat jestem, powiedzmy, czysty zupełnie, nie? Starałem się kontynuować ten stan euforii gdzieś tam, nie? A dzisiaj już tego nie potrzebuję. Bardziej potrzebuję stanu wyciszenia niż stanu euforii po koncercie. Czyli były narkotyki? Też. Ile to trwało? Ile to trwało? No, parę ładnych lat. No, myślę, że spokojnie. Z 20 może. Ale nadchodzi taki... Gdzie jest ten moment, że mówimy koniec, czyli co się dzieje w głowie, że musimy powiedzieć koniec, co chcę zmienić?
To zależy moim zdaniem wszystko od tego, jaką się ma naturę i siłę wewnętrzną w ogóle. Ja na przykład jestem człowiekiem, który się nałogom nie poddaje w ogóle. Umiem po prostu z dnia na dzień powiedzieć nie. I po prostu zostawiam to. Nigdy na razie jeszcze nałogi nie wygrały ze mną. W takim sensie, że ten, no oczywiście mógłbym powiedzieć przewrotnie, jak Marilyn Manson, wiesz, ja nie lubię narkotyków, ale narkotyki lubią mnie, tak? Ale nie w tym sensie, nie? To jest w ogóle rzecz, zastanawiasz się, nie, czy to jest któregoś dnia, czy to jest ci naprawdę potrzebne w ogóle. Jeśli masz odrobinę silnej woli, to jesteś się w stanie z tego gdzieś tam wydobyć, nie? Jeżeli nie posiadasz jej, tej siły wewnętrznej, no to jest katastrofa. No mówisz, że minimały się ciebie uzależnienia, ale 20 lat imprezowania? No zrobiło swoje, no. Zrobiło swoje. No. Czyli nie było tak łatwo przeskoczyć? No nie, no w ogóle nie było tam mowy w ogóle o przeskakiwaniu, no po prostu się dobrze bawiłem, nie? Choć tak jak dzisiaj na to patrzę, to nie wiem, no, ale zawsze mogę powiedzieć ten, że swoje po prostu przeżyłem, swoje wypiłem i nie tylko. Czy człowiek, albo inaczej, czy ty osiągnąłeś taki wewnętrzny spokój, czyli żeby nie gonić za czymś, tylko cieszyć się z tego tu, gdzie jesteś? Czy to jest możliwe? Wydaje mi się, że to nie jest możliwy stan do osiągnięcia, nie? Bo już dzisiaj wspominałem o tym, że jestem gdzieś tam osobą, która przebywa w ciągłym ruchu w ogóle i dosłownie też, w ogóle dosłownie też, jak najbardziej. Natomiast w pewnej przenośni mówiąc, to jest proces ten twórczy jakiś tam, chociaż nie chcę tu ubierać, to proces twórczy, to brzmi to w ogóle jakoś ten, nie, robienie piosenek, nagrywanie muzyki i tak dalej, to jest takie coś, co się nigdy właściwie nie kończy, nie, bo zrobisz jedno, zaczynasz następne, zrobisz jedno, zaczynasz następne i tak dalej, i tak dalej. To jest takie troszkę perpetuum mobile, dopóki żyjesz, dopóki masz siłę, tworzysz i tak dalej. Ja nie chcę, żeby się to kończyło, nie chcę się jakoś za bardzo zatrzymywać, nie? Chociaż wiadomo, że z wiekiem też przychodzą refleksje, też człowiek się tam zastanawia, Boże kochany, czy ja ciągle muszę się w ogóle w tym rynku gdzieś tam odnajdować. Ale nie ma innej możliwości, jeśli się w tak zwanym show biznesie pracuje, musisz chociaż trochę być na bieżąco. Nie można w ogóle, nie wiem, siedzieć tam w ogóle sobie przez 5 lat w ogóle jeździć na ryby, na kaszuby i na grzyby i siedzieć tam i w ogóle coś tam i potem się gdzieś tam wydobyć i tak dalej, bo no, no, może ktoś po prostu zapomniał o tobie. Show biznes to jest taka pijawka, że musisz jej ciągle tej krwi świeżej dostarczać w ogóle, nie? Człowiek podobno co 10 lat jest w nowym etapie swojego życia. Na jakim etapie ty jesteś? No ja już jestem człowiekiem bardzo dojrzałym. Niedługo przyjdzie pora spadać. Jak jabłko z drzewa. Każdy etap życia myślę, że ma swoje dobre strony. Jestem na etapie życia, gdzie jeszcze powiedzmy forma fizyczna, psychiczna jest w miarę dobra. Próbuję wykorzystać fajnie gdzieś tam te jakieś w pewnym sensie ostatnie lata swojego życia, wiesz, chcę je przeżyć w sposób aktywny, twórczy. Tak, żeby jak przyjdzie ten dzień, żeby sobie niczego nie wyrzucać. Nie wiem, jak będzie, co będę wtedy myślał. Natomiast dzisiaj myślę, że chciałbym powiedzieć sobie, że się starałem, że walczyłem, że się nie poddawałem. Nie? Ja mam na to pomysł, bo nie wiesz, co będziesz wtedy myślał. To jest jedno z ćwiczeń, które mam na swoich wykładach motywacyjnych. Może trochę brutalne, ale naprawdę działa. Trzeba sobie wyobrazić siebie na łożu śmierci. Zrobić to przez pół godziny. I wtedy będziesz wiedział, czego żałujesz, czego nie. I dzięki temu będziesz miał trochę więcej czasu, bo już teraz się obudzisz nagle i będziesz mógł zrobić to, czego może nie zrobiłeś. Być może tak. Człowiek staje się lepszym człowiekiem, szlifuje się naprawdę niesamowicie i na wierzch wypływają najważniejsze dla człowieka rzeczy. No właśnie. Ja myślę, że gdzieś tam
podświadomie i świadomie zdaję sobie sprawę z tego, czego jeszcze nie zrobiłem i gdzieś dążę do swoich celów, których z przyczyn oczywistych tutaj nie wyjawię w ogóle. Tak czułem. No właśnie. Ale nie zamierzam. Nie, ale chodzi o to, że czasem są to rzeczy jakieś głęboko intymne, prywatne w ogóle. No. Wydaje mi się, że każdy z nas ma w sobie takie rzeczy, z którymi się gdzieś tam, swoje demony, z którymi chce się gdzieś tam w którymś momencie rozprawić, prawda, nie? Grzegorzu, to życzę Ci, żebyś rozprawił się ze wszystkimi swoimi demonami. Demony, uważajcie, nadchodzę. Dla wszystkich tych, którzy oczywiście napiszą, dlaczego Grzegorz jest w okularach w mieszkaniu, to jest po pierwsze Grzegorz małczy, to A. Proszę. A B, proszę, to jest Grzegorza. Zrobiłem Grzegorz, teraz, mogę przymierzyć? Proszę bardzo. Zrobiłem teraz rzecz niewyobrażalną. Nie, nigdy zdarzyło tego nie ci, robię. Zdarzyło Ci się to już raz. Przecież oczywiście żartuję, nie? I nie śpisz w okularach. Jak to? Śpię, nie chodzisz do toalety w okularach. Śpię w okularach i mam klapy na oczach jak koń. Kochani, dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i również Tobie dziękuję, Grzegorz. Dzięki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. I jak? No super. Przyjemnie, no prawda? Tak mi się wydaje, mam nadzieję. A nie, no wiesz, to uwielbiam w ogóle takie wywiady, nie? Naprawdę, nie? Bo po prostu to jest, wiesz, no, inny poziom w ogóle dla mnie, nie? Naprawdę mówię, teraz się podnieciłem. A ja mam ciarki, nie wiem, czy...